Muzycy grali skoczne, cygańskie melodie. Co rusz otwierały się drzwi i wchodził do wiedeńskiego szynku kolejny klient spragniony rozrywki. Gwar był tak wielki, że wylewał się na ulicę. Przychodzili tu różni ludzie z przewagą artystów. Odkąd szynk zaczął serwować dobry zielony trunek, buda pękała w szwach. Byli tu malarze spragnieni kobiecej miłości, różnej maści poeci, mniej lub bardziej cenieni muzycy, różnego rodzaju wynalazcy, wirtuozi instrumentów muzycznych, dyrygenci, pisarze, kopiści, cyganie, a nawet politycy. Zielony trunek zaczął podbijać Wiedeń, a opinie o nim były co najmniej transcendentalne. Mówiono, że po spożyciu człowiek dostawał twórczych skrzydeł, co bardzo podobało się młodym twórcom wszelakiego dzieła. Początkowo przypisywano to procentom zawartym w trunku, ale było w nim coś jeszcze. Coś, co wznosiło duszę artysty na twórcze wyżyny. Siła jakowaś, która otwierała w człowieku niezastąpione pokłady twórcze. Witam miłośników kanału Tajemity. Dziękujemy Wam wszystkim za subskrypcje, lajki oraz komentarze. Niektóre z nich są tak miłe, że chyba zaczniemy rozdawać Wam serduszka. Dzisiejszy odcinek poświęcimy pewnemu trunkowi, który zdobył sobie niebywałą sławę, a który zniknął ze sprzedaży ze względu na to, że był transcendentalny. W pewnych kręgach wręcz określany magicznym. Mowa będzie tutaj o piołunówce, czyli absyncie. Dawno, dawno temu mocne trunki, takie jak wina czy spirytusy, nie były powszechnie dostępne, a to z tej przyczyny, iż drożdże winne giną w roztworach zawierających ponad 12-13% alkoholu, etanolu. Oczywiście mówimy tu o naturalnych szczepach drożdży, gdyż obecnie można pozyskać drożdże, które giną w roztworze 21% alkoholu. Ci, którzy uwielbiają produkcję swoich własnych trunków, wiedzą doskonale, co potrafią tak zwane drożdże Turbo Snake do nastawów cukrowych. Nie dość, że przyspieszają proces fermentacji prawie czterokrotnie, to jeszcze po fermentacji otrzymuje się 21% roztwór alkoholowy gotowy do destylacji, która w Polsce jest ścigana przez prawo. W podzięce należy pochylić głowę przed wynalazkiem Arabów, którzy w X wieku wynaleźli proces destylacji wina w znacznie mocniejsze trunki. W procesie tym wykorzystuje się sam fakt, że alkohol ma niższą temperaturę wrzenia niż woda. Alkohol 78 stopni Celsjusza, woda 100 stopni Celsjusza. Dlatego w procesie destylacji po podgrzaniu roztworu wodnego z alkoholem ten ulatnia się, a następnie skrapla w schłodzonym odbieralniku. W takim procesie nie da się w sumie uzyskać czystego alkoholu, gdyż zawsze pozostanie w nim jakiś procent wody, ale 95% alkoholu na 5% wody to standard roztworu spirytusowego. Produkcja destylatów takich jak rum czy też whisky polega na fermentacji materiałów roślinnych, trzciny cukrowej w przypadku rumu oraz jęczmienia w przypadku whisky, a następnie destylacji takiego roztworu, który zazwyczaj ma moc wina. W ten sposób jego zapach i smak koncentruje się w alkoholu. Wśród napojów alkoholowych są też likiery, które otrzymuje się zazwyczaj mocząc owoce lub zioła w brandy, wódce lub spirytusie, a następnie się je filtruje w celu usunięcia resztek owoców lub ziół. Ze wszystkich niezliczonych rodzajów wódek i likierów, które wymyślił człowiek, najciekawszy jest i owiany transcendentalną tajemnicą trunek o nazwie piołunówka. Nikt dzisiaj nie zna prawdziwego przepisu na oryginalną piołunówkę, mimo że można ją spotkać w sprzedaży. Z tego co dzisiaj wiadomo, XIX-wieczna piołunówka robiona była poprzez moczenie piołunu Artemisa absinthium, Artemisa maritima lub Artemisa pontica. W sumie zaleca się ten pierwszy Artemisa absinthium, anyżu Pimpinella anisium, kopru, fenicillum vulgare,
i niewielkich ilości gałki muszkatołowej, jałowca, chyzopu. Reszta dodatków jest nieznana. To wszystko moczyło się w 85% alkoholu, a następnie po dodaniu wody destylowano zielony wyciąg. Do otrzymanego destylatu często dodawano kolejne zioła, a po przefiltrowaniu tę wysokoprocentową miksturę ponownie rozcieńczano wodą, otrzymując likier o objętościowej zawartości alkoholu wynoszącej około 75%. Z psychotropowej analizy tego trunku wynika, iż najważniejszym jego składnikiem jest piołun, ponieważ zawiera w sobie tujon, który jest bez wątpienia neuroaktywny, a na pewno neurotoksyczny. Wzmianki o piołunie pochodzą z około 1500 roku przed naszą erą. Odnaleziono je w papirusie Ebersa. Dużo o nim pisali również Hipokrates, Dioscorides i Gerard, który od razu wysnuł wniosek, iż piołun usuwa robaki z jelit. Był powszechnie stosowanym środkiem leczniczym. Większość starożytnych rozpraw na temat zdrowia odnotowuje jego działanie i nieocenioną wartość w likwidowaniu pasożytniczych robaków jelit, a różne mikstury i maści zawierające piołun stosowano w leczeniu reumatyzmu, anemii, skazy moczanowej, żółtaczki i jako nieoceniony pokrzepiciel serca i mózgu. Dr John Hill przepisywał jeden ze swoich profesjonalnych preparatów leczniczych z piołunu swoim pacjentom, odnotowując poprawę zdrowia, zanik chorób reumatycznych i rozjaśnienie umysłu. Bardzo dobre wyniki w leczeniu uzyskał John Hill, podając swoją nalewkę piołunową pacjentom chorym na skazę moczanową. Przygotowywał ją w ten sposób, iż moczył kwiaty tej rośliny przez 6 tygodni w brandy. Jednak działanie tych herbat i nalewek było dosyć słabe w porównaniu z samą piołunówką. Powszechnie uważa się, że oryginalną piołunówkę wymyślił i opracował recepturę francuski lekarz Pierre Odiner w 1792 roku. Doktor Odiner przebywał wówczas na emigracji w Szwajcarii. Właściwości lecznicze piołunówki były dla niego priorytetem. Po jego śmierci przepis trafił w ręce jego gospodyni, która długo nie zwlekając otworzyła mały, dobrze prosperujący sklepik, w którym sprzedawała piołunówkę według receptury zmarłego lekarza. Popularność piołunówki wzrosła, gdy pewien major, Henri Dubié, zauważył, że pijąc piołunówkę nie tylko leczy się z niestrawności, ale też wzmożyła się u niego aktywność seksualna. Podobnego odkrycia dokonał jego zięć, Henri-Louis Pernod, który opisał to w swoich pamiętnikach. Tak więc wykupili od gospodyni przepis i już w roku 1797 rozpoczęli produkcję piołunówki. Popularność tego napoju tak wzrosła, iż zaczął być stosowany we francuskiej armii w czasie kampanii północnoafrykańskiej. Od tej pory piołunówka stała się ulubionym napojem alkoholowym francuskich żołnierzy. Rozcieńczając piołunówkę wodą z dodatkiem niewielkiej ilości cukru, otrzymywało się mętną, bladozieloną miksturę o gorzkawym, anyszkowym posmaku. Był to ulubiony napój artystów, pisarzy, aktorów i rzeźbiarzy, a pili go m.in. Dumopassant, Toulouse-Lautrec, Degas, Gauguin, Van Gogh, Monet, Baudelaire czy Verlaine. Verlaine tak pisał o swoim ulubionym napoju. Po pierwszej szklance piołunówki widzisz rzeczy takie, jakimi chciałbyś, aby były. Po chwili widzisz rzeczy, jakimi one nie są. Na koniec widzisz rzeczy takimi, jakie są w rzeczywistości, a to jest najbardziej okropna rzecz na świecie. Wielu pisarzy opisywało dzikie doznania, również te podniecające seksualnie, które wywoływała piołunówka. Twierdzono, że niewielka ilość piołunówki stymuluje umysł i wzmaga seksualny apetyt, natomiast wypicie dużej ilości tego trunku wywoływało niesamowite halucynacje i ostatecznie prowadziło do stanu tak zwanego absyntyzmu, jak się określa postać alkoholizmu wywołaną przez nadmierne spożywanie piołunówki. Zaawansowani absyniści byli bladzi i osłabieni.
Występowały u nich objawy dezorganizacji czynności umysłowych. Większość wspomnianych ludzi świata kultury zmarła w młodym wieku lub, jak Van Gogh, popełniła samobójstwo. Niezależnie od tego, apetyt na ten napój drastycznie wzrastał w społeczeństwie francuskim. Było to też spowodowane jego niską ceną, bowiem wówczas szklanka piołunówki była tańsza od bochenka chleba. Do roku 1913 Francuzi wypijali już 10 milionów galonów piołunówki rocznie, a liczba przestępstw pod jej wpływem rosła bardzo szybko. Rządy zaczęły działać. Po brutalnym morderstwie popełnionym pod wpływem piołunówki w Szwajcarii, Szwajcaria w roku 1905 wydaje zakaz produkcji i spożywania piołunówki. Francja wprowadza ten zakaz w roku 1915. Jednak piołunówka przetrwała w postaci aperitifów Pernoda i Richardsa, jednak żaden z nich nie zawierał już piołunu. Prawdziwe piołunówki są nadal produkowane nielegalnie, choćby w okolicy Neuchâtel w Szwajcarii oraz w Hiszpanii, która jako jedyny kraj nie wyjęła oryginalnej piołunówki spod prawa. Dzisiaj podstawy działania tujonu w organizmie ludzkim są bardzo mało znane. Wiadomym jest to, że pobudza autonomiczny układ nerwowy, a w dużych dawkach wywołuje konwulsje, po których następuje utrata świadomości. Badając abstynistów, raczej można u nich zauważyć objawy zwykłej choroby alkoholowej niż jakiekolwiek uzależnienie od piołunu, co raczej jest niemożliwe. Dzisiaj podrobioną piołunówkę można kupić w marketach, ale czy chodzi nam o podróbkę czy o oryginał? Jeżeli oryginał, to poproście znajomych, którzy wyjeżdżają na wakacje do Hiszpanii, aby małą buteleczkę piołunówki wam przywieźli w prezencie. A teraz informacja najważniejsza w tym filmie. Świat obiegła informacja, iż naukowcy odnaleźli roślinę, która po 16 godzinach działania w ludzkim organizmie zabija 98% komórek rakowych. Jak myślicie, co to za roślina? Oczywiście jest to pewna odmiana piołunu, a mianowicie Artemisa annua. Jak mówią amerykańscy onkolodzy wraz z bioinżynierami z Uniwersytetu w Waszyngtonie, nareszcie w końcu znaleźliśmy sposób na niemal całkowite zniszczenie komórek nowotworowych. Specjaliści odkryli lecznicze właściwości rośliny o nazwie Artemisa annua, bylicy rocznej, lub prościej mówiąc, piołunu jednorocznego. Jak wykazały badania, określone substancje zawarte w tym zielu są w stanie kontrolować reprodukcyjny wzrost komórek raka i niszczyć do 98% komórek nowotworowych. I to bez stosowania jakiejś skomplikowanej terapii. Na zabójczy proces wcale nie potrzeba wielu miesięcy, a tym bardziej lat. Wystarczy tylko 16 godzin. Przy tym twierdzi się, że na zdrowe komórki Artemisa annua nie wywołuje negatywnych skutków. Skoro tak, to nie widać nic na przeszkodzie, aby Artemisę annuę posadzić sobie w domu, zebrać, ususzyć, zalać spirytusem i mieć wyciąg z rośliny, która zabija w 98% komórki rakowe. Chociażby po to, żeby zażywać ów wyciąg profilaktycznie.